O, dzieciaczki już powoli wychodzą. Słuchajcie, to będzie moje trzecie nauczanie z tego miejsca, a ja się zorientowałem, że jeszcze ani razu nie mówiłem nic o pieniądzach. Więc najwyższa pora coś z tym zrobić. I dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach. Poniekąd. Porozmawiamy o Bożym zaopatrzeniu. A konkretnie zastanowimy się nad tym, czy Bóg może dać zaopatrzenie. Zastanowimy się, dlaczego miałby chcieć dać zaopatrzenie. Ale dlaczego miałby chcieć dać dokładnie Tobie zaopatrzenie? W jaki sposób może dać to zaopatrzenie? A zacznijmy od zastanowienia się i porozmawiania, w co Bóg może nas zaopatrzyć. W liście do Filipian, w 4 rozdziale, w 19 wersecie czytamy: a Bóg mój zaspokoi wszelką waszą potrzebę według bogactwa swojego w chwale. Bóg może zaspokoić każdą naszą potrzebę. Dobra. Ale czego potrzebujemy? Jakby zapytać moich dzieci, czego potrzebują, to mój starszy syn odpowie, że potrzebuje coli i chipsów. Dzisiaj rano zapytałem młodszej córki, czego ona potrzebuje, a ona powiedziała, że potrzebujemy mieć kotka. Tak nie dziwi to, gdyż dzieci nie widzą różnicy między potrzebami a zachciankami. Tylko że jak w miarę jak rośniemy, nie dostajemy nagle mocy rozróżniania tych dwóch rzeczy. My dalej mamy trudność z rozróżnianiem tego, czego my potrzebujemy, od tego, co jest naszą zachcianką. Tylko że inaczej to nazywamy. Jakbym zapytał was, czego potrzebujecie, znaczy jakbym was zapytał tutaj, to pewnie byście odpowiedzieli Jezus, bo w kościele na każde pytanie odpowiedź jest Jezus. A jakby was ktoś za 3 dni albo 3 dni temu na ulicy zapytał, czego potrzebujecie, to pewnie byście pomyśleli o pieniądzach. Nie ma w tym nic złego. No, wykorzystujemy pieniędzy do zaspokojenia większości naszych potrzeb. W czasach naszego Pana Jezusa sieci sklepów były trochę mniej rozwinięte, trochę trudniej się wymieniało pieniądze na jedzenie, więc często w Biblii ludzie wołają o jedzenie jako potrzebę, którą mają. Ale to nie jest tak, że naszą jedyną potrzebą jest zaspokajanie naszych potrzeb materialnych albo jedzenie. Gdy Jezus kończył swój post i był kuszony przez szatana, odpowiedział mu, czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, 4 werset. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Tak, Bóg rozumie nasze potrzeby. Rozumie, że potrzebujemy czegoś więcej niż tylko zaspokojenia naszych potrzeb materialnych. Tak jak my umiemy rozróżniać potrzeby naszych dzieci od ich zachcianek, tak Bóg umie rozróżnić nasze potrzeby od naszych zachcianek. Bóg wie, że potrzebujemy tych rzeczy, których jesteśmy świadomi, że potrzebujemy. Bóg też wie, że potrzebujemy czegoś więcej. I On chce to zaspokajać. A w jaki sposób? W liście do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset przeczytamy: a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Współdziała. Nie, że działa za nas. Nie jest tak, że... No, słowo tak mówi, nie ja. Że Bóg chce z nami współdziałać, a nie działać za nas. Więc jeżeli Bóg chce nas coś zaopatrzyć, między innymi, bo to dotyczy też innych rzeczy, to i my musimy jakoś działać. Mało dosadnie? Tak jest. Mało dosadnie? 2 Tesaloniczan 3:10. Kto nie chce pracować, niech też i nie je. Ale jak to? Ja tu miałem opowiadać o tym, co nam Bóg da, a że to my mamy sobie na to zapracować? No tak, jak mam chodzić do pracy, no po co mi Bóg? No ja zapracuję. No. Pójdę do pracy, zarobię, kupię sobie jedzenie. No przecież to powinno być tak, że jak Bóg da, jak z manną z nieba, no, będzie sobie padała na nas i będziemy jeść i będziemy mieli wszystko, tak? Przecież Jezus nawet, nasz Pan Jezus, jak mówił te słowa, to cytował słowa Mojżesza, gdy opowiadał właśnie o mannie z nieba. To poczytajmy, jak to było z tą manną. 2 Księga Mojżeszowa, 16 rozdział, od 11 wersetu.
I rzekł Pan do Mojżesza: usłyszałem szemranie synów izraelskich. Powiedz im tak: o zmierzchu będziecie jedli mięso. Coś sprzęga. A rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niby szron na ziemi. Gdy to ujrzeli, synowie izraelscy mówili jeden do drugiego: co to jest? Bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich: to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Oto co rozkazał Pan: zbierajcie z niego każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali, jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich: niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawiali z tego nieco do rana. Lecz to pokryło się robactwem i zatuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich i zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby. A gdy słońce grzało, topniało to. Szóstego dnia zbierali pokarm w dwójnasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi. A on rzekł do nich: tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować. Lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz. I nie zatuchnęło to, ani też nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz: zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana, dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez 6 dni będziecie to zbierać, ale 7. dnia jest sabat, w tym dniu tego nie będzie. A dnia 7 wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł Pan do Mojżesza: jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Patrzcie, Pan dał wam sabat, dlatego daję wam też dnia 6 chleb na 2 dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niech nikt w 7. dzień nie opuszcza swojego miejsca. Odpoczywał więc lud dnia 7. Dom Izraela nazwał ten pokarm manną, a była ona jak ziarno kolendra biała, a miała smak placka z miodem. Odkąd tylko weszli na pustynię przez 40 lat, dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, rok w rok, Bóg ich zaopatrywał. Ale to nie wystarczało. I wśród tych ludzi zdarzało się marudzenia. Ludziom się to nie podobało. I słuchajcie, wiecie, do niedawna miałem problem zrozumieć, jak można było narzekać na coś takiego. Bezpośrednio od Boga, z rąk Boga, codziennie dostaje się zaopatrzenie, widzi się jego działanie. A pomimo to wśród ludzi pojawiało się szemranie i marudzenia. I zrozumiałem to dopiero na naszym wyjeździe w Gołuniu, z którego właśnie wróciliśmy. Tym, którzy nie byli, przybliżę sytuację. Pierwszego dnia, pierwszego obiadu, jak mieliśmy pierwszy obiad, drugiego dnia tak naprawdę, coś poszło nie tak z wydawaniem posiłków. Stół był pełen suto zastawiony jedzenia, ale tak jakoś się nie potrafiliśmy zebrać w ustawianie w kolejce, że nie wszyscy zjedli to, na co mieli ochotę. Nikt nie wyszedł głodny z sali, wszyscy wyszli najedzeni, ale nie każdy zjadł to, na co miał akurat ochotę. Troszeczkę trudniej mieli ci, co mają dzieci, bo jak najpierw się poszło pokazać dzieciom, co mogą zjeść, potem się przyniosło dzieciom, no to mogło już dla ciebie nie wystarczyć. Niektórzy nawet musieli swoim dzieciom wytłumaczyć, że to, na co dzieci miały ochotę, już tego nie ma. I taki drobiazg potrafił wzbudzić w nas emocje. To jest normalne, że pojawiają się emocje. To nie jest zarzut do nikogo, że nam się pojawiły emocje, bo z chwilą, kiedy mamy jakieś plany i nasze plany się nie da się ich zrealizować, nawet tak błahych, budzą się w nas emocje. Pomimo, że wszyscy wychodzili nakarmieni.
Tak samo tutaj lud, chociaż doznawał zaopatrzenia od Boga i widział, że to jest od Boga, nie można było mieć co do tego złudzeń, i tak pojawiały się napięcia. Ci ludzie byli w pełni zdani na Boga, nie mogli zdecydować, kiedy sobie nazbierają jedzenia. Jak ktoś chciał sobie dłużej pospać, no to tylko po ranku można było zbierać mannę, potem jej nie było. Jak ktoś by chciał sobie więcej nazbierać, a następnego dnia odpocząć i sobie pospać dłużej, nie było takiej możliwości, zacuchnęło. Nie do nich należało, kiedy będą odpoczywać. Bóg wyznaczył sabat, no to w sabat był odpoczynek. Po co to było? Mojżesz tłumaczy, w piątej księdze Mojżeszowej tłumaczy, po co właśnie to, tak Bóg postąpił ze swoim ludem. W piątej księdze Mojżeszowej, w księdze Wyjścia, piąty rozdział od drugiego wersetu czytamy. To przepraszam. Bo chodziło mi o ósmy rozdział. Mam nadzieję, że będzie wam wyświetlony ósmy, a nie piąty rozdział. Ósmy rozdział od drugiego wersetu. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie. Aby dać Ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczyła się na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg też ćwiczy ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego, chodząc Jego drogami i okazując Mu zbożną cześć. Tutaj Mojżesz tłumaczy, po co w ogóle była ta manna. Poza oczywistym powodem, żeby nie pomarli z głodu, poza zaspokojeniem podstawowych potrzeb, jakie by tam mieli, no, bo bez tego by pomarli, Bóg widział dalej. Bóg widział więcej niż ci ludzie na pustyni. Bóg widział, że oni mają doświadczenia tylko byciu niewolnikiem, że nie są w stanie sami o swoich siłach dojść do czegoś więcej, ale Bóg musiał ich nauczyć i chciał ich nauczyć tego, że On jest z nimi, że On może ich prowadzić. On im pokazał i udowodnił, że On ustanawia zasady, ale też pokazał, że przestrzega zasad, które On ustala. Że jest im wierny, że był wierny tym zasadom przez tygodnie, przez miesiące, przez lata. Nie wiem, jak reagujecie na zasady, na to, że są jakieś zasady. Bo zasady trochę nas ograniczają. I to prawda, ci ludzie czuli ograniczenie, bo nie mogli decydować o sobie w pełni. Ale stabilne zasady dają oparcie. Bo wiesz, że tych zasad możesz się złapać, cokolwiek by się nie działo. Jeżeli Bóg ustanowił te zasady, to znaczy, że one dalej obowiązują. Bo Bóg sam udowodnił, że jest wierny tym zasadom. Bóg dał, i Mojżesz o tym tutaj pisze, tę mannę po to, żeby ci ludzie nauczyli się, że Bogu na nich zależy. Że Bóg ich widzi ich potrzeby i jest w stanie na nie odpowiedzieć. W sposób, który żaden człowiek nie jest w stanie zapewnić. On widzi i daje możliwość zaopatrzenia. Więc jeśli zastanawiasz się, po co Bóg miałby cię zaopatrywać, jeśli nie znasz Boga, jeśli ci ludzie też dopiero co poszli za Bogiem, To jest powód. Poza podstawową rzeczą, że Bóg cię kocha, widzi twoje potrzeby i chce je zaspokoić, Bóg chce ci siebie objawić w swoim całym majestacie, bo chce, żebyś go poznał. Chce, żebyś poznał, że On jest dobry.
I z tego powodu On cię będzie zaopatrywał i On cię wyciągnie z tych problemów, tak jak oni byli na pustyni. I to było oczywiste, że oni by pomarli. O ludzkich siłach oni by pomarli na tej pustyni w dowolnym momencie, gdyby ich Bóg opuścił, ale On ich nie opuszczał. A jeśli już chodzisz długo za Panem, już znasz Boga, to czemu ciebie miałby Bóg zaopatrywać? To czytajmy dalej, od 11 wersetu. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaję. Aby, gdy się najesz dosyta, gdy zbudujesz sobie piękny dom, gdzie będziesz mieszkał i gdy Twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, serce Twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego, który Cię wyprowadził z tej ziemi egipskiej i z domu niewoli, który Cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustkowia, gdzie wydobył dla Ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił Cię manną, której nie znali Twoi ojcowie, aby Cię upokarzać i aby Cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić Ci to ku dobremu. Abyś nie mówił w sercu swoim, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które przysięgał Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Ale jeżeli zapomnisz Pana, Boga Twojego i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam Wam, że niechybnie zginiecie. Jak narody, które Pan wytraca przed Wami, tak samo i Wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana Boga Waszego. 18 werset. Aby potwierdzić swoje przymierze, które przysięgał Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Bóg jest wierny swoim zasadom, Bóg jest wierny swojemu słowu. Jak Bóg Ci kiedyś obiecał, że Cię nie zostawi, tak Bóg będzie Cię utwierdzał w tym. Bóg Cię zaopatrzy chociażby po to, żeby potwierdzić, że dalej jest przy Tobie, żeby potwierdzić, że to, co kiedyś Ci obiecał, dalej jest aktualne. Ale to się dawno temu wydarzyło, to było tysiące lat temu. To może przenieśmy się do Nowego Testamentu. Jest tam troszeczkę bliższy kulturowo, troszeczkę bardziej współczesny, więc będzie nam łatwiej go zrozumieć. Bo nasz Pan Jezus mówił o dokładnie tym samym wielokrotnie. Między innymi, jak mówił swoje kazanie na górze. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, w 33 wersecie możemy przeczytać: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest niemalże sparafrazowanie słów Mojżesza, że poza manną Bóg potrzebował tych ludzi nauczyć Jego samego, nauczyć Boga, doświadczyć ich i wzmocnić ich i zaufanie w Bogu. Ale przyjrzyjmy się temu, co dokładnie mówi ten werset. Szukajcie najpierw sprawiedliwości, Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Ilekroć w Nowym Testamencie mówimy o sprawiedliwości, a tutaj nawet mamy podkreślenie, że chodzi o Jego sprawiedliwość, mówimy o Bożej sprawiedliwości. Czym jest Boża sprawiedliwość? To już wiele razy tu mówiliśmy. Sprawiedliwe w oczach Boga jest wszystko to, co jest zgodne z Jego prawem oraz Jego wolą. Niesprawiedliwym w oczach Boga jest wszystko to, co jest niezgodne z Jego prawem albo z Jego wolą. To ma na myśli Bóg, mówiąc o sprawiedliwości. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Rozluźnijmy się trochę, bo było dużo czytania, może już was część zgubiłem. Mam do was prośbę. Czy macie ze sobą klucze do mieszkania albo kluczyki do samochodu, którym przyjechaliście? Mam prośbę, sprawdźcie, czy je macie. Znajdźcie w kieszeni. Jeżeli macie w torebce, możecie nawet śmiało wstać. Upewnijcie się, że są. Pastorów również proszę. Sprawdźcie, że macie te rzeczy. Żona. Super. Super.
Jeszcze ostatnie osoby szukają. Chwała Bogu, że się znalazły, że nic nie zginęło. Wszyscy znaleźli? Tak? Super. A teraz wyobraźcie sobie, że ich nie znaleźliście. Wyobraźcie sobie, że nie ma ich w kieszeni albo w torebce, tam, gdzie się spodziewaliście je znaleźć. Pierwsze, co byśmy zrobili, to sprawdzili drugą kieszeń, trzecią kieszeń nie ma. Spojrzelibyśmy pod ławkę. Dalej nie ma. Pytamy sąsiada z ławki, czy może coś widział? Już się pojawiają emocje, stres, że jak dostaniemy się do domu, jak może trzeba gdzie zamki wymienić. Gdybyście nie znaleźli kluczy w kieszeni, już by nie było dla was ważne, co teraz mówię, byście myśleli tylko o tych kluczach. To właśnie znaczy szukajcie najpierw. Najpierw byście szukali tych kluczy, inne rzeczy by nie miały ważne. Czujemy to? Nie, niewystarczająco to czujemy. To jest za słaba analogia. Wyobraźcie sobie, że jesteście z dzieckiem na placu zabaw. Jeżeli nie macie dziecka w wieku placu zabawowym, że ktoś was poprosił, żebyście zabrali jego dziecko na plac zabaw. Huśta się na huśtawce, zjeżdża na zjeżdżalni. I w pewnym momencie orientujecie się, że nie ma tego dziecka. Najpierw na spokojnie. To dzieci biegają wszędzie. Patrzycie na powoli po wszystkich innych atrakcjach. Czy widzicie? No ale nie widzicie. Zaczynacie chodzić po tym placu zabaw coraz bardziej nerwowo. Nie ma. Pytacie innych ludzi, których nie znacie, czy może widzieli wasze dziecko. Nie widzieli. Czujecie to? Czy myślelibyście wtedy, co zjecie później na obiad? Że następnego dnia w pracy czeka was trudna rozmowa? Nie. Wtedy całe wasze myśli, całe wasze wysiłki byłyby poświęcone na znalezienie tego dziecka. To właśnie ma na myśli nasz Pan, gdy mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Szukajcie najpierw, czyli z całych sił, z całymi swoimi umiejętnościami, całymi swoimi emocjami. Wszystkie inne rzeczy są nieważne tak długo, jak nie szukamy Boga. Gdy jest potrzeba znalezienia Boga, to ma pierwszeństwo. To jest ważniejsze niż nasze codzienne troski. A wiecie, w jakim kontekście nasz Pan wypowiedział te słowa o szukaniu Królestwa Bożego? Wypowiedział je właśnie w kontekście zaopatrzenia. I przeczytajmy to. Od 24 wersetu. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie, gdyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej swej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czy nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc, ani nie mówcie, co będziecie jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dość ma dzień swojego utrapienia. Często czytamy ten fragment, znamy go doskonale. Wzbudza w nas jeszcze emocje? A gdybyśmy trochę odświeżyli werset 31. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, albo z czego zapłacimy rachunki, albo z czego spłacimy ratę kredytu hipotecznego, która teraz tak urosła. Co poczniemy, jeżeli stracimy pracę? Co poczniemy, jeżeli zachorujemy i nie znajdziemy innej pracy? Co poczniemy, jeżeli wojna przeniesie się do naszego kraju?
Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Mieliśmy zastanowić się, czy Bóg może dać zaopatrzenie. Oczywiście, że może dać zaopatrzenie. Nawet mógł zesłać mannę na pustynię. Może to zrobić. Nie mamy co do tego wątpliwości. Po co macie zaopatrzyć? Powiedzieliśmy po co. Bo cię kocha. Bo nie jesteś mu obojętny. Bóg chce cię zaopatrzyć i wyprowadzić i dać ci, pozwolić, żebyś ty go poznał. Poznał go w całej swojej okazałości. W całej jego chwale, żebyś go poznał. W jaki sposób może Bóg dać zaopatrzenie? Biblia przedstawia tak wiele różnych rzeczy, że cokolwiek bym tutaj powiedział, to w zasadzie ograniczałbym Boga. Bóg może zesłać mannę z nieba. Bóg może sprawić, że miejsce, gdzie będąc rybakiem zarzucasz sieci i nigdy ryb nie było, nagle zarzucasz i sieć jest taka, że aż się rwie tak pełna. Tu w kościele mieliśmy wiele świadectw. Ktoś nie miał jedzenia. Nie stać Bóg na jedzenie, budzi go dzwonek, otwiera drzwi, a tam koszyk z jedzeniem. Zaopatrzyć Bóg może na wiele sposobów. Zazwyczaj, tak jak czytaliśmy, będzie się to wiązało z tym, że i my będziemy musieli wykonać jakąś pracę. Ale są sposoby, i to jest rzecz, o której warto powiedzieć, są sposoby, w które Bóg na pewno nie zaopatrzy. Nie zaopatrzy w sposób niezgodny z Jego sprawiedliwością. Więc jeśli prowadzisz firmę i twoja firma popada w kłopoty, to Bóg nie ma w jaki sposób pobłogosławić ci tego, że nie zapłacisz swoim pracownikom albo podwykonawcom. Bóg nie ma jak się do tego przyznać. Pomimo, że wiele firm ma taką praktykę, że jak jest gorzej, no to pieniądze, to pensje wypłacane są z opóźnieniem. Bóg nie ma tego jak użyć. Wiecie, czego Bóg może użyć w takiej sytuacji? Bóg może użyć tego, że pomimo takiej sytuacji będziesz Bogu wierny i zatroszysz się o osoby bardziej wrażliwe niż ty. Że zatroszysz się o swoich pracowników, pomimo, że twoja sytuacja jest niepewna. Bóg ma jak się do tego przyznać. Gdy jesteś pracownikiem, Bóg nie ma jak użyć tego, że okradniesz albo oszukasz swojego pracodawcę. Choćby nie wiem, jaka była twoja sytuacja, no Bóg nie ma tego jak użyć. Co on może zrobić, to on się może przyznać do tego, że nawet jeśli będziesz miał okazję, żeby oszukiwać swojego pracodawcę, że tego nie zrobisz, że będziesz wierny Bogu w tych zasadach. To jest coś, do czego Bóg może się przyznać i z chęcią to zrobi. Jeśli nie masz pracy, szukasz pracy, Bóg nie ma jak użyć tego, że nakłamiesz w swoim życiorysie, że coś pominiesz albo coś dodasz. Bóg nie ma jak tego użyć. Pomimo, że wydawałoby się, że wszyscy kłamią w swoim życiorysie i na rozmowach kwalifikacyjnych starają się wypaść jak najlepiej. Bóg nie ma jak się do tego przyznać. A wiecie, do czego się Bóg może przyznać i co może użyć? Że pomimo tego, co ci świat podpowiada, że będziesz wierny i uczciwie powiesz, jak się sytuacje mają, że będziesz, że zawrzesz całą prawdę w swoim życiorysie, że na rozmowie kwalifikacyjnej będziesz szczery. To jest coś, do czego Bóg się może przyznać. Jak wam brzmią te słowa? Dla części z was to pewnie jest banał i oczywistość. Alleluja, Bóg z tobą. Ale jeśli siedzisz tutaj na tym miejscu i nie wiesz, za co kupisz jedzenie za tydzień dzieciom, to te słowa brzmią jak wyrok. Te słowa oznaczają, że chociaż już tracisz nadzieję, to musisz się wyrzec wszystkich ostatnich pomysłów, które mogłyby ci przyjść do głowy, jak się ratować. Wiecie, ożeniłem się dość młodo. Żona była na ostatnim roku studiów, pisała właśnie pracę dyplomową. Ja już miałem jakąś pracę, co prawda w zawodzie, na umowie o dzieło, ale byliśmy młodzi, pełni pewności, że zaraz dostaniemy lepsze prace, że jakoś to będzie. 9 miesięcy po ślubie urodziło nam się dziecko pierwsze. I było krucho z kasą.
To było ponad 10 lat temu. Nie wszystko mogę dobrze pamiętać, ale pamiętam dylematy, jakie wtedy mieliśmy. Pamiętam, że liczyliśmy, czy stać nas na pojechanie w odwiedziny do teściów, bo mieszkali ponad 100 kilometrów od nas. I ważyliśmy, ile kosztuje paliwo, względem tego, że nakarmią nas tam obiadem, kolacją, może trochę jedzenia dadzą na drogę. Pamiętam, że zastanawialiśmy się, czy stać nas na używanie pieluch wielorazowych. Zdecydowaliśmy, że możemy sobie na to pozwolić, nie musimy iść w tetry. Pamiętam, co czułem, jak dziecko dostało rozwolnienia. I w 2 dni schodził zapas, miesięczny zapas pieluch. Szukaliśmy pracy, szukaliśmy zaopatrzenia, coś tam się udawało znaleźć. No ale to nie dawało zaopatrzenia. To było niewystarczające. Oszczędności marne kończyły się. I wtedy razem z żoną postanowiliśmy właśnie uchwycić się tych słów. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Skądinąd wielkim błogosławieństwem jest dzielić życie z kimś, z kim można wspólnie podjąć taką decyzję. I w ten sposób zdecydowaliśmy się szukać naszego zaopatrzenia. Zdecydowaliśmy się, a to były lata 2012-2013. Świat wychodził dopiero z kryzysu, nie było rynku pracownika. Zdecydowaliśmy się, że między innymi żona nie będzie ukrywała tego, że mamy małe dziecko. Co niemal z automatu oznacza, że nikt cię nie zatrudni, no bo przecież młoda matka to same problemy. Okazało się, że inaczej. I ja i żona niemal w tym samym czasie dostaliśmy pracę. Ja zaczynałem od września, żona od października. Bóg się przyznał do tego, że postanowiliśmy pójść jego drogą. Na potwierdzenie tego, że to on nam od razu utwierdził, że to jest od niego. Rozmowę kwalifikacyjną żona miała w dniu wyjazdu do Niechorza. Pamiętam, przebierała się jeszcze w aucie. I przez wiele lat Bóg nas zaopatrywał w tej pracy. I te prace były bez wątpienia od Boga. To, że przyznaliśmy się na tej rozmowie, to, że żona się przyznała do małego dziecka, sprawiło, że dostała pracę, w której posiadanie dzieci nie jest problemem. A to znaczyło, że nie było problemem, że zdecydowaliśmy się potem na drugie dziecko. A dobrze wiecie, że nie w każdej pracy jest taki komfort, że się przychylnie patrzy na młode matki. Ja dostałem pracę, która raz, że dawała wyśmienite zaopatrzenie. Wymagało ode mnie też wystąpień publicznych. Płacili mi za to, że się uczyłem występować przed ludźmi. Nie stałbym tutaj przed wami dzisiaj, gdyby Bóg mnie nie umieścił w tamtym miejscu. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Żyjemy w takich czasach i w takiej kulturze, której niestety pozwoliliśmy za bardzo wejść do naszych kościołów, że wielbimy sukces. Żyjemy w kulturze sukcesu. Więc jak ktoś komuś się powodzi, to chwała Bogu. To jak Bóg cię zaopatruje, to przychodzisz, stajesz tu w tym miejscu i wielbisz Boga za to, że cię zaopatruje. To jest dobrze. Dobrze jest wielbić Boga, oddawać Mu chwałę i cześć za to, co nam daje. Ale ta kultura powoduje, że jak przechodzimy trudności i z czymś zmagamy, to o tym nie mówimy. A to jest sprzeczne z tym, co Bóg zamierzył. To jest sprzeczne z tym, do czego Bóg nas powołał. Bóg powołał wspólnoty po to, żeby jedni drudzy swoje ciężary nosili. W liście Jakuba w 5 rozdziale, od 13 wersetu. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Jeśli coś ci doskwiera, szukaj wsparcia u ludzi. To jest zamysł Boży. Nie jesteś sam. Bóg jest w stanie prostować twoje ścieżki. Ale jeżeli potrzebujesz jakiegoś zaopatrzenia, po to jest Kościół, żeby cię zaopatrywać.
Więc jeśli jesteś w tym miejscu i identyfikujesz się z tymi słowami, że jest ci ciężko, przerastają cię problemy, przed którymi stoisz, to jesteśmy tu po to, żeby razem z Tobą wzywać Boga. Szukaj Boga, wszystko inne będzie Ci dodane. Na wszelkie sposoby szukaj Boga. Módl się, wielbij Go. Szukaj wsparcia wśród ludzi, którzy mogą Go widzieć. Tak jak szukając dziecka na placu zabaw, nie będziesz się zastanawiał, czy zapytać innych ludzi, czy widzieli dziecko. Będziesz szukał wsparcia innych ludzi, tak szukaj wsparcia innych. Potrzebujesz pomocy? Podejdź dzisiaj po nabożeństwie do pastorów, do mnie, do liderów, do kogo czujesz się komfortowo. Powiedz, z czym się zmagasz. Będziemy wspólnie szukali rozwiązania Twojego problemu. Bóg jest w stanie Cię wyprowadzić z każdego najciemniejszego miejsca, niezależnie od tego, czy sam się wpakowałeś w to miejsce, czy nie. On i tak Cię może wyciągnąć. Jego ścieżki zaprowadzą Cię do źródła wody żywej. Jego ścieżki zaprowadzą Cię w miejsce obfitości. Trzeba tylko dać się Bogu prowadzić. Tak, musimy też wykonać coś, jakąś pracę. A wiecie, w czym się manifestuje Boże prowadzenie, podleganie pod Boże prowadzenie? Nie w tym, że jak stoisz na rozstaju dróg i chcesz iść w prawo i Bóg mówi w prawo, potwierdza to w prawo. To jest fajnie, że myślisz takimi kategoriami jak Bóg. Boże prowadzenie manifestuje się wtedy, kiedy stajesz na rozstaju dróg, ty mówisz, że chcesz iść w lewo, Bóg mówi, że żeby iść w prawo i ty się podporządkowujesz i idziesz za Nim. Tylko w ten sposób, jeżeli pójdziesz za Bogiem pomimo tego, co mówi ci świat, pomimo tego, co ci mówi intuicja, tylko Bóg wtedy może cię zaprowadzić w miejsce, które dla ciebie przeznaczył. Bogu zależy na tobie. Bóg widzi ponad wszystkie trudności, z którymi się mierzysz. Może wpadłeś w takie tarapaty, że już po ludzku wydaje ci się, że się nie da z tym nic zrobić. Może myślisz, żeby ze sobą skończyć. Nie, to nie jest od Boga. To nie jest zgodne z Bożą sprawiedliwością. Nawet jeśli po ludzku nie ma już wyjścia dla twojej sytuacji, manna z nieba też po ludzku nie była możliwa. Bóg może znacznie więcej niż dowolny człowiek. Bóg jest potężniejszy od ciebie. Bóg jest potężniejszy od kogokolwiek z nas. Bóg jest potężniejszy od twojego problemu. Bóg widzi, w jakim miejscu jesteś. Chwała Bogu, że tutaj dzisiaj przyszedłeś, żeby to usłyszeć. I może myślisz, że podejmowanie decyzji, żeby iść za Nim, a nie za swoimi pomysłami, jest trudne. Że się wydaje, że te decyzje czasami trzeba będzie podejmować trudne decyzje. To ja Ci powiem, nie muszą być trudne. Możesz raz na zawsze zdecydować, że już nie idziesz za swoimi ścieżkami, ale zawsze idziesz za Nim. I to nie ma znaczenia, czy pierwszy raz słyszysz o Bogu dzisiaj tutaj, czy jesteś z Nim od 30 lat. Może czas sobie przypomnieć, że On ma, że Jego ścieżki są lepsze niż Twoje, bo Jego drogi nie są takie jak nasze. Że Jego plan do Twojego życia jest lepszy niż Twój plan dla Twojego życia. On wie więcej, On widzi dalej, On widzi głębiej. Może czas oddać Mu chwałę tym, że postanowisz w swoim sercu szukać Jego i iść Jego ścieżkami. On się do tego przyzna. On tego użyje. To jest coś, czego on może złapać, czego on może dotknąć, z czego może skorzystać, żeby cię wyprowadzić z miejsca, w którym jesteś, do miejsca, do którego on cię przeznaczył. Będziemy zaraz wielbić Boga. Jeżeli jesteś w miejscu, gdzie cię Bóg zaopatruje, z całego serca uwielbij Boga. Uwielbij, oddaj Mu cześć za wszystko to, co dla ciebie robi. Jeżeli kroczysz teraz przez pustynię, przynieś wszystkie te problemy przed Bogiem. Stań przed Nim, z pełnym sercem zrób pierwszy krok. W pełni oddaj Mu cześć. Oddaj chwałę Bogu. Złóż wszystkie swoje troski, wszystkie żale, wszystkie problemy oddaj Bogu. On jest godzien, żeby Go uwielbić pieśnią. On jest godzien, żeby Go uwielbić słowem. On jest godzien tego, żeby Mu powierzyć całe nasze problemy. On jest godzien tego, żeby Mu oddać prowadzenie w naszym życiu. On i tylko On jest tego godzien. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Wszystko, czego potrzebujesz, będzie Ci dodane. Bóg wie, że potrzebujesz materialnego zaopatrzenia, ale On wie też, że potrzebujesz pocieszenia. On wie, że potrzebujesz podźwignięcia z tego poczucia zagubienia, w którym może jesteś. Jeżeli czujesz, że zostałeś sam ze swoimi problemami, otwórz się na Niego. On chce być z Tobą, On chce wejść do Twojego życia.
Nieważne, czy po raz pierwszy, czy na nowo, po wielu latach, jak już z Nim chodzisz. On chce wejść do Twojego życia, On chce przejąć kierowanie Twoim życiem. Po to, żeby Cię wyprowadzić z miejsca, w którym jesteś, do miejsca, które jest Tobie przeznaczone. Zróbmy pierwszy krok. Oddajmy Mu chwałę, tak jak tutaj jesteśmy. Z całego serca. Wejdźmy teraz w uwielbienie. Maju, poprowadź nas.